Pokój dobry, tu Hotel Foxtrot Tango Echo. Dzisiaj o łączności awaryjnej w górach. Gorąco zapraszam. Jeśli masz taką krótkofalówkę, albo co niektórzy mówią walkie-talkie, zabierz ją w góry. To niekoniecznie musi być taki model, są różne modele. To jest typowo jakaś kajakowa, czyli jak wpadnie do wody, to pływa tak do góry nogami, świecą czerwonym światełkiem. Głównie kupiłem ją z tego względu, że jest wodoodporna, a w górach bywa różnie. Jest taki standard pewien, że wszyscy użytkownicy tych urządzonek PMR, czyli Private Mobile Radio, mogą zabierać ją w góry i używać. Jest też taki nieprzepisana jakby to kultura, albo taki dobry znak, żeby wszyscy włączali kanał trzeci. Czyli na trójce wszyscy w górach mogą się komunikować, jeżeli ktoś chce, tak, oczywiście.
i komunikujemy się na subkanale 0 albo tam z tonem 0, żeby się tam nie przysłaniać. Powiem szczerze, że wziąłem taką motorolkę, dałem koledze, ja byłem na swoim radyjku i zasięg jest niesamowity, bo były dwie ekipy, które niezależnie chodziły po górach i mieliśmy bardzo, bardzo dobry zasięg. Praktycznie ciągle byliśmy w słyszalności i w odzywaniu się. I z taką PMR-ką można bardzo łatwo przystroić i inne radyjka, czyli na przykład Baofenga, już pokażę. Tu mamy zwykłego Baofenga, a jeżeli byśmy przeszli na kanał 446,03125 MHz, to spokojnie dogadamy się z taką PMR-ką na kanale trzecim. I łączności są bardzo fajne. Po pierwsze, że przeważnie jesteśmy na szczytach, czyli nie mamy żadnych przeszkód topograficznych. Nie mamy też, jakby to powiedzieć, echa, czyli nic nas z miasta nie zagłusza. Bardzo gorąco polecam. Powiem szczerze, że jedyny, jakby to powiedzieć, taka smutna historia tego całego wyprawy było, że próbowałem nawiązać łączności z innymi i nikt się nie odzywał, tak? Czyli albo jest to po prostu taki zwyczaj, że każdy się boi odezwać, a nikt nie chciał tam potwierdzić, czy mnie tam było słychać ze szczytu, a po prostu ludzie nie biorą tego, więc jeżeli macie taką PMR-kę, bierzcie, gadajcie w górach, sprawdzajcie, skąd was słychać. Liczcie sobie tam kilometry, jakie macie zasięgu, bo naprawdę w górach można robić rekordy. No i jak na to ja patrzę, że to jest znacznie lepsze od telefonu, tak? Bo jeśli mamy telefon taki dotykowy, tak? Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy pada deszcz. Ekran dotykowy jest nie do użytku. Jeżeli mamy mróz, w rękawiczkach, no poniekąd da się to jeszcze obsługiwać. Tutaj jesteśmy w stanie to obsługiwać, jak pada deszcz, jak jest mróz. Druga sprawa, jeśli chodzi o burzę, tak? Jeżeli chodzi o burzę, ja mam taki zwyczaj, że zwykły telefon zawsze wyłączam, bo telefony GSM-owe mają taką kulturkę, że tam co jakiś czas do nadajnika wyślą jakiś sygnał, żeby tam zaraportować, gdzie są, że my jesteśmy tu zalogowani, tak? I takie, jakby to powiedzieć, komunikacja może ściągać pioruny na nas, w szczególności jak jesteśmy na szczycie. A ta krótkofalóweczka, PMR-ka, ona nie wysyła żadnych sygnałów, czyli możemy ciągnąć w górach, nasłuchiwać, co tam się dzieje. Jeśli my nie naciśniemy sygnału, żeby nadawać, tak, to piorunu nie powinniśmy bardziej tak po prostu ściągnąć niż sama nasza obecność. No. Jakie są dobre praktyki, jeśli chodzi o te łączności z PMR-kami? Czyli tak, staramy się trzymać jak najwyżej. Dobrze sobie przypiąć do troka w plecaku albo do pasku, na przykład do szalek. Dobrze, żeby ona pionowo była, czyli nie gadamy tak, tylko antenkę staramy się skierować jak inni użytkownicy, czyli żeby była pionowa. To nam da, tak jakby powiedzieć, lepsze dopasowanie, bo jeżeli mamy antenkę pionową i gadamy z kimś, kto jest poziomo, to już tutaj tracimy na jakości sygnale. Czyli jeżeli cały świat używa tak, to jeżeli my chcemy się z nimi skomunikować, to też tak zróbmy. No i chyba tyle o takie dobre praktyki. No, no im wyżej, to wiadomo, tym lepiej, tym większy zasięg. Jak zjeżdżałem z wyciągu, można było nawet usłychać dzieciaki w mieście, co na rowerach jeździły. Więc też myślę, że jeżeli jesteśmy na kanale trzecim, to używajmy go wyłącznie w górach, tak? Czyli żeby tutaj jakieś sygnały z miasta do nas nie docierały, bo no wiadomo, zakuszamy to pasmo. No ale chcecie, to nie jest jakiś przymus, tylko dobra praktyka. Mamy 16, 15 innych kanałów do wyboru, tak? A trzeci sobie zostawiajmy na góry i tylko w górach go aktywujmy i w górach gadajmy. No i gorąco zachęcam, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda, jakie są łączności, bo zabawa jest przednia, tak? To nie jest jak komórka, dzwonimy do kogoś, tylko idziemy z takim dreszczykiem, a ktoś nas wywoła, odpowiemy, a się przywitamy, a słuchaj, my jesteśmy tu, ty, tu, patrzymy na mapie, ile kilometrów, tak? Więc polecam, zachęcam i do łączności, być może spotkamy się w górach. Think of the future.
picture that we could create, face the facts today.